Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was film techniczny, w odróżnieniu od tych prezentacyjnych nowych modeli. Mamy na stole zegarek GBD200-9, czyli taki zielono-żółty, żarówiasty, bardzo fajny kolor, który niestety się trochę brudzi. Tutaj tego można w filmie dobrze nie widać, ale już tu widać lekkie przybrudzenie. I zadanie jest takie, żeby wymienić w nim bezel i pasek. No i teraz się pewnie zastanawiacie, dlaczego ten film, jak już widzieliście miniaturkę, jest taki długi, skoro tutaj wymieniamy tylko bezel i pasek. Otóż odpowiedź jest taka, że Casio maksymalnie uprościło tutaj, zobaczcie, procedurę wymiany paska i bezela. No bo co tutaj mamy? Tylko odkręcamy pasek, bezel już de facto nie ma nic dodatkowo, więc to jest moment. Okazuje się, że nie. Casio niestety tutaj dość mocno, to z tym uprościło, oczywiście to żartowałem, Casio dość mocno skomplikowało procedurę, mianowicie wkręty, które trzymają bezel, umieszczone są pod przyciskami. A to oznacza, że żeby wymienić pasek, to jest żaden problem. Odkręcamy po prostu cztery wkręty, przykręcamy nowy pasek, koniec i będzie zegarek niebieski. Ale żeby wymienić bezel, należy zrobić następujące rzeczy. Zdemontować pasek, no bo wiadomo, tutaj te osłony paska blokują nam dostęp do dekla. Zdemontować dekiel, wyjąć moduł, zdemontować wszystkie cztery przyciski, ponieważ pod każdym z czterech przycisków jest wkręt, który blokuje bezel. Rozkręcić wszystkie te cztery wkręty, zdemontować bezel, założyć nowy, przykręcić cztery wkręty, założyć cztery przyciski, czyli te cztery pierścienie zegara trzeba założyć od wewnątrz, więc to będzie trochę z tym zabawy. No i co? Przechodzimy do rzeczy. Także bierzemy się do roboty, zakładamy odpowiednie końcówki i działamy. Wkręty paska są przykręcone kluczem imbusowym o średnicy 1,5 mm. W rozmiarze 1,5 mm, także bierzemy odpowiednią końcóweczkę i rozkręcamy. Z tymi wkrętami też należy uważać, ponieważ te wkręty, te gniazda są bardzo małe i jednocześnie wkręty nie są zbyt twarde. Także bardzo ważne jest, żeby mieć dobrej jakości klucz, który to będzie rozkręcał. Ja nawet swój musiałem nieco zmodyfikować, ponieważ ten klucz fabrycznie był lekko stożkowy i on nie do końca pasował do tego wkręta. Znaczy on był 1,5 mm, ale to było pewnie jakieś 1,40 coś. I to ten stożek, który tutaj był, po prostu został na szlifierce zeszlifowany, żeby on dokładnie ten wymiar trzymał, który jest dalej. No i teraz, jak widzieliście, bez problemu się odkręcił. Także dlatego zwracam tutaj, uczulam Was na jakość klucza, którym odkręcacie. Drugi. Trzeci. I czwarty. Tutaj mamy te takie, można powiedzieć, skrzydełka, które ustalają nam dobrze pasek na znaczy sam zegarek na nadgarstku. O, tak to wygląda. One są tutaj założone na te uszy paska. Całkiem fajnie jest to pomyślane. Skrzydełka są w ogóle takie półprzezroczyste, jak widzicie. O, światło przez nie przebija. Ok, odkładamy sobie pasek, odkładamy skrzydełka i przechodzimy już tutaj do rozbierania samego zegarka. Tu może troszeczkę zoomujemy, żebyście to lepiej widzieli. O tak, ok, mamy zegarek. No i teraz już zmieniamy końcówkę na Philips 00, czyli dokładnie o taką PH00. To jest końcówka, która pasuje do wkrętów tutaj w dekielku. Także ja przytrzymuję dekielek i odkręcam wkręty naprzemiennie, czyli po przekątnej. Odkręciliśmy dekielek. Zobaczymy, czy puści to on. O, odskoczył troszeczkę. Także łapiemy go sobie za róg, żeby potem gdzieś tam nie przepchnąć uszczelki. O, tutaj odskoczył, to może tutaj go sobie złapię. I podnosimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Uszczelka trzyma się.
Już tylko trzyma się tutaj dekielka. Odkładamy ją sobie na bok, bo i tak ją potem przesmarujemy. Ok. No i mamy tutaj sam zegar. No tutaj jeszcze, ja jeszcze go nigdy nie rozbierałem, powiem szczerze, ale możemy sobie przyjrzeć się jego budowie. Tutaj widzimy moduł wibracji, dlatego on ma tutaj taką gąbeczkę, żeby ona nie skakała. To wygląda bardzo podobnie jak w telefonach. Zobaczcie, jak tutaj dotknę tego elementu. To jest taki mimośrodowo umieszczony obciążnik. Widzicie, on się obraca, to jest metalowe. I dlatego zegarek drży w momencie, gdy otrzymujemy powiadomienie. To jest właśnie ten moduł silniczek odpowiedzialny za wibracje. I tutaj mamy przekładkę, którą sobie w tym momencie demontujemy. Łapiemy ją sobie, o, tak. I odkładamy tutaj do zasobniczka. Tu widzimy sprężynkę odpowiedzialną za kontakt z dekielkiem, żeby przekazywać dźwięk na głośniczek. Tu jest druga sprężynka od masy. I co mamy? My modułu nie będziemy musieli resetować, bo nie wymieniamy w nim dzisiaj baterii. Natomiast zobaczcie, tutaj jest też punkt AC. A właśnie tylko, który to jest punkt AC? Teraz pytanie, czy to jest ten, czy to jest ten? Chyba to jest ten, o tutaj ostatni, ten punkcik. Trzeba zewrzeć z minusem, czyli de facto z dowolnym elementem tutaj tylnej ścianki. Znaczy oni tu pokazują, żeby zewrzeć AC z minusem. Minus to jest oczywiście punkcik w tym miejscu, ale de facto jest to tak naprawdę ta sama blacha. Czyli ten punkcik ostatni w tych sześciu tutaj otworkach to jest AC i to należy zewrzeć właśnie z blachą. Także to robimy po wymianie baterii. Jak widzimy, w ogóle tych punktów stykowych jest tutaj bardzo dużo. Zastanawiam się, do czego one służą. Nie wiem, czy to jest kwestia programowania, czy że ten moduł się programuje już po złożeniu. Nie potrafię powiedzieć, ale dzisiaj się tym nie zajmujemy. Dzisiaj zajmujemy się wymianą przycisków. Więc aby dobrać się do środka, musimy wyjąć moduł. Najwygodniej będzie to zrobić, łapiąc sobie tutaj za tą blaszkę delikatnie i wyciągając w górę, żeby jej nie wygiąć. Chyba że on ma jakieś zatrzaski, czego nie zauważyłem, ale nie widzę żadnych zatrzasków, a nie chcę za bardzo się z nim gimnastykować. Tu widzę gąbeczkę, że jest włożona, żeby on nie latał. Także ok. Także może być po prostu tak, że on po prostu całkiem ciasno siedzi. Już zaraz zobaczymy. No, siedzi nawet, powiedziałbym, że bardzo ciasno, więc zaczynam się teraz zastanawiać, jak to zrobić. Powiem wam szczerze, spróbuję go lekko podważyć, ale widzę, że nie chce za bardzo współpracować. Może się okazać, że nie będzie to takie proste, jak mi się wydawało. O, wychodzi, dobra. Czyli widocznie go gąbka dość mocno dociska. Już wychodzi. O, nacisnąłem przycisk, to jak widzieliście, zawibrowała wibracja. Ok, pomalutko go sobie wyciągamy. Ja go tutaj podważam za to tworzywo. Przy przyciskach, dzięki czemu tutaj nie będę... O, znowu nacisnąłem przycisk. O, widzicie, jak fajnie sobie wibracja działa. Także tak to tutaj wygląda. On jest całkiem ciasno tutaj mocowany, co jest zupełnie logiczne, ponieważ jako, że tu jest wibracja... O, teraz widzimy, właśnie chyba nawet włączyłem jakiś workout sobie. O, dobra, niech sobie workoutuje. Jak widzimy, tutaj ten wyświetlacz MIP, czyli Memory in Pixel, jest spięty tutaj za pomocą takiej taśmy, czyli nie jest klasycznie przez takie szczotki jakby, takie klocki jak przewodzące z gumowe, jak widzieliście w przypadku wymiany wyświetlacza na przykład w GWM5610, tylko właśnie jest to taśma, która jest mocowana do płytki PCB. Także nieco inna budowa. Ja ten może jednak ten workout zatrzymam, bo za chwilę on zacznie mi wibrować na stole, jak nie zdążę przez 10 minut zmienić wszystkich przycisków. Także sekundeczka. O, chyba zatrzymałem. Dobra. Ok, także tak. Niech sobie tu leży. O, tu będzie sobie odpoczywał. A my bierzemy się za same już przyciski. A, przyciski, jeżeli chodzi o wymianę, wymienić trzeba tylko te trzeba zdemontować tylko cztery, nie trzeba demontować przycisku odpowiedzialnego za podświetlenie. Ja spróbuję tutaj sobie złapać jakoś te przyciski i teraz robimy, znaczy przynajmniej ja to robię w taki sposób, że jak zaraz spróbuję jeszcze zoomować, może wam pokażę, żeby jeszcze ostrość była, to było w ogóle mistrzostwo świata. Muszę gdzieś się tutaj złapać, momencik, o jest, jest, czy nie? No nie jest, spróbujemy, o jest, dobra, w miarę. Nie jest to... O, teraz. No, gubi ostrość niestety. No co jest mi się? Dawaj, łap ostrość. O, jest ostrość. Mamy ostrość. Słuchajcie, tylko niestety muszę w powietrzu ten zegarek trzymać. Obrócimy sobie najpierw pierścień. Nie to pęseta, momencik. Nie to pęseta, może ta. Ostrzejsza musi być. Obrócimy sobie pierścień zegara tak, aby on był odwrócony do nas przodem. O, tak. A następnie... A, tylko muszę teraz zmienić grot wkrętaczka na jakiś płaski wkrętak.
O, i ja teraz robię to w ten sposób, że przepycham pierścień jakby lekko w dół i próbuję go odblokować. On niestety, pamiętajcie, że może odskoczyć. I z tym się trzeba liczyć, więc to jest dość ryzykowne. Jeszcze musi być szerszy, żeby złapał oba naraz. A może nawet użyjemy. Nie, nie mam takiego, który ma dwa elementy obok siebie, więc. Dobra. Złapiemy ostrość. No tak. Ja teraz przepycham sobie ten zegar niżej. On, mam nadzieję, skurczy, tak traci ostrość, że nie potrafię tego dokładnie. Spróbuję tak to zrobić, żeby on może nie odskoczył. O, właśnie mi odskoczył, ale na szczęście, słuchajcie, gdzie on jest? Nawet nie mogę go złapać, bo jest tak zoomowany, że. O, tu leży, słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest maleństwo. No, taki zegarek. Także całe szczęście, że daleko na mnie poleciał. Ja go tutaj odłożę. Leży sobie, no i przechodzimy do kolejnego demontowanego przycisku. Robimy dokładnie tą samą procedurę, powtarzamy. Tu już mamy odwrócony, więc tylko go nacisnę, popchnę. No, spróbuję tak, żebyście to w miarę mogli zobaczyć, bo tu niestety tak mi gubi ostrość, że a ja z kolei jak zbliżę za bardzo, to mam pod takim kątem wkrętek, że nie mogę nacisnąć, zaczyna mi się opierać tutaj o telefon. Okej, okay, także sobie tak, o, odskoczył gdzieś. No i teraz pytanie, gdzie? No dobra, a jest, dobra, spadł tutaj obok, także zaraz go sobie tutaj zgromadzimy, wszystkie są oba już. Trzeci. Ta sama procedura. Naciskamy. Bardzo ciężko to się robi niestety w powietrzu, a tylko w takiej pozycji mogę Wam to pokazać na ostrość, że tak powiem, żeby był w miarę wyostrzony obraz, więc jestem trochę gimnastyki. A z kolei robienie takiej precyzyjnej roboty, gdy się jeszcze patrzy w wyświetlacz zamiast w sam element obrabiany, no nie jest łatwy, uwierzcie mi. Bo co innego to jest robić po prostu na stole i tylko na tym się skupiać, a tutaj muszę się skupić na dwóch rzeczach, bo chcę Wam po pierwsze to pokazać, a po drugie nie uszkodzić tu nic i nie pogubić zegarów. I muszę dwa miejsca patrzeć na raz. I na to, co robię, i jeszcze na wyświetlacz, czy jest ostrość. No jak widzicie, ten poddać się łatwo nie chce. Nie jest taki chętny do współpracy. O, chyba zaczyna wyłazić. O, jest, dobra. No i teraz pytanie, gdzie pofrunął? Mam nadzieję, że niedaleko. Jest gdzieś, jest, dobrze, jest trzeci. Mamy już trzy na stole. No i czwarty. Jest czwarty. Próbujemy się z nim też uporać. Jest. O, ten to sobie w ogóle wyleciał do koperty, jak widzicie, się tutaj ładnie ułożył. Z nim poszło najłatwiej. Wyrzucamy je wszystkie. I teraz demontujemy przyciski. Przyciski po prostu delikatnie wypychamy. O, tutaj kątem wkrętaczka. One jak już wyjdą, dość daleko wystają, zobaczcie. No to w tym momencie moja żona je wyjąć. No i teraz widzimy, o, jak pięknie zaprojektował Casio ten produkt. Widzimy wkręty ukryte pod bezelem. No i wszystkie cztery przyciski sobie demontujemy w taki sam sposób. Teraz tutaj łapiemy sobie ostrość. Ok, wyszedł. Wyjmujemy przycisk. Aha, właśnie, trzeba zapamiętać, gdzie był czerwony. O, zapamiętać, czerwony był startem. Ok, czyli. Aha, czyli przycisk z czerwonym paseczkiem jest w tym miejscu, gdzie jest czerwony opis. O, widzicie, bo tu jest przycisk z czerwonym paskiem, a tu jest przycisk z białym paskiem. Wszystkie trzymają przyciski białe paski, czy tam takie bardzo jasno szare, a jeden ma czerwony i on się właśnie pokrywa z tym miejscem, gdzie jest napis Run również w kolorze czerwonym. Naciskamy znowu tutaj na trzpień przycisku. Wyciągamy go. Odstawiamy sobie przycisk. Ja sobie odstawiam je w pionie, żeby tutaj nie jakoś tam, nie wiem, jakiś kurz się nie dostał na te uszczelki. No i ostatni przycisk wypychamy. Wyciągamy.
stawiamy. OK, mamy już wszystkie cztery przyciski zdemontowane. Z powrotem wkładamy PH00, aby zdemontować bezel. I wykręcamy te cztery o tutaj wkręty ukryte bardzo w przemyślany sposób. Powiedziałbym nawet perfidny przez producenta, aby utrudnić nam wszystkim życie. Dobra. Pierwszy. Wkręciki są, zobaczcie, króciutkie, takie bardzo podobne do tych, które na przykład montują wewnętrzną część bezela, dokładnie te nakładki przycisków, na przykład w modelu G9300 Madman lub G9300 Madman, takie dość podobne. Są, pewnie nie są identyczne, znając życie, bo każda część w Casio musi być inna, niestety. Nie używają prawie że tych samych rozwiązań w różnych zegarkach, ale przynajmniej wizualnie te śruby są prawie że identyczne, no bo to nie są śruby, które mają wyglądać, dlatego one są srebrne, a nie takie dymione jak w przypadku śrub paska, bo ich nie widać, ale pełnią funkcję właśnie trzymającą bezel. Co ma oczywiście sens, jest to uzasadnione, bo jak bezel się troszeczkę rozluźni, to on wtedy by tutaj odstawał po środku, a tak ona akurat będąc, mocując bezel właśnie w czterech punktach z boku, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, ten bezel jest bardzo równomiernie zamocowany. Dzięki czemu się będzie tutaj naprawdę fajnie trzymał, nawet jak się troszeczkę zużyje i straci tą swoją sztywność i będzie mniej elastyczny. Ok, także teraz możemy sobie bezel już zdemontować. Ja po prostu go wypchnę. Aha, bo on tu jeszcze ma zaczepy, słuchajcie, to nie będzie takie proste. Także trzeba go sobie o tak odczepić. O, zobaczcie, w ten deseń, tutaj go podważam. Tak go demontuję. I o, teraz dopiero schodzi. Tak wygląda cała zabawa z bezelem. Także nie jest to taka prosta sprawa, dlatego właśnie chciałem ten materiał Wam nakręcić, żebyście mogli jednocześnie ocenić, czy chcecie się sami podejmować, czy na przykład chcecie to zlecić serwisowi, czy też mnie, abym Wam w tym pomógł. Bo wiadomo, wiele osób ma te zegarki, wiele osób je kupiło, a nie każdy zdaje sobie sprawę, jak złożony jest proces, że tak powiem, wymiany tutaj tego elementu, więc jest ciekawie, no. Także gdyby ktoś potrzebował pomocy w wymianie, to zapraszam do kontaktu. Mój mail tomg80@wp.pl. Powtórzę tomg80@wp.pl. Postaram się pomóc oczywiście w miarę możliwości. Ok, więc tak. Tak. Dobra, tu wskoczył. To samo tutaj musimy zrobić. Tutaj widzicie, to są takie wypusty, które są widoczne przez te szczeliny, co fajnie wygląda, ale jednocześnie też utrudnia montaż, także trzeba się trochę tutaj z tym nagimnastykować, no ale dzięki temu będzie już to zrobione raz, a dobrze. I dobra, tu wskoczyło. No i dobra, bezel siedzi. Jako że bezel siedzi, to możemy przystąpić z powrotem do montażu wkrętów, które właśnie z takim mozołem przed chwilą wykręcaliśmy. No to nie będzie takie proste, bo tutaj jest ciężko jest umieścić, więc będę musiał chyba to robić pensetą. Zaraz zobaczę. Nie jest to proste. Aha, dobrze, zaraz jeszcze raz. On tu próbuje nam uciec jak tylko może, ale my się nie poddajemy, my wkręcamy. Odkręcamy lekko obrót do tyłu, ja już to odruchowo robię, już nawet o tym nie myślę. Zaskakuje gwint i dopiero wówczas wkręcamy dalej. O, troszkę nam się nawet przycisk przewrócił. Tak, chodź mi się. Tak, też się poprzewracamy, bo jako, że poruszam tym... już wiem, dlaczego one się przewracają, ponieważ zobaczcie, one są namagnesowane. To znaczy, nie przycisk jest namagnesowany, bo one są z jakiegoś takiego nieferromagnetycznego metalu, same trzpienie, ale namagnesowane są sprężynki, bo one są, jak wiadomo, stalowe. Ok, spróbujemy, może tak nam się to uda zrobić. Nie wiem, czy się uda. No, chyba się uda. Tak? O, tak, dobra. Udało się. Także można w ten sposób sobie radzić. Najpierw nabijając delikatnie wkręt na grot wkrętaka, a dopiero potem próbując wkręcać. No, chyba będzie tak wygodniej. Śrubka jest w miarę lekka, więc ona na szczęście nie oponuje specjalnie, żeby ją podnosić na grocie wkrętaka. Wkręcamy. To niestety wy widzicie czasami tak, że gdzieś coś wychodzi poza kadr, ale to jest nieuniknione w momencie, gdy ja muszę patrzeć na to, co ja robię, a nie na wyświetlacz, żeby to zrobić dokładnie.
Tutaj trochę mnie nie łapie, więc odkręcam, wskakuję w gwint. Oj, teraz idzie bardzo ładnie. No i okej. Okay. Mamy przykręcony już, jak widzimy, bezel. Tak on będzie wyglądał. A, zaraz odwrócę może. O, tak, będzie, tak to wygląda. No i teraz montaż proponuję zacząć od górnego przycisku, bo trzy pozostałe już będzie dużo łatwiej tutaj mocować, więc tak, bierzemy najpierw sobie przycisk w kolorze czerwonym. Już momencik, te sobie postawię. O tak. Przycisk mamy, zobaczcie, tutaj z czerwonym paseczkiem i ten przycisk po prostu wkładamy do koperty. Jako że mamy okazję, mamy de facto zdemontowane te wszystkie przyciski, jest to dobry moment, żeby przesmarować uszczelki. Nie jest to, myślę, że konieczne, ponieważ sam zegarek jest dość świeży, ma, nie wiem, chyba niecały rok, ale dla wszystkiego zawsze można to delikatnie tutaj, słuchajcie, umoczyć w tutaj oliwce do... No właśnie nie jest to takie proste, bo nie ma jej jak złapać. Ale myślę, że o, jak tak to zrobię, sekundeczkę. Spróbuję. O nie, właśnie próbuję to wszystko niestety mi uciekać. Za duże paluchy, a za małe przyciski, a nie ma jego jak inaczej złapać. Spróbujmy go sobie o tak troszeczkę tutaj tylko umoczyć. O, już zawsze coś tam smaru złapie. I od razu montujemy do koperty. A, tylko że to nie ten przycisk. Teraz trzymam biały, a nie czerwony. Gdzieś mi zniknął czerwony. Momencik. O, jest czerwony, dobra. Mamy czerwony przycisk. Moczymy tutaj czubeczek tego, żeby złapał troszeczkę chociaż smaru na... Momencik. O, nawet można go tak zagłębić w tej gąbeczce i wtedy już jest ładnie posmarowany cały. Dobra, także montujemy. Wkładamy tutaj we właściwy otwór. O. Tak. I za chwilę tutaj, jeżeli on jest prawidłowo zamocowany, trzpień powinien się tutaj wewnątrz, zobaczcie, wyłonić. O, jest. I teraz, znaczy ja chyba najpierw włożę wszystkie przyciski. Czy zabezpieczamy od razu? No, najpierw może włożę wszystkie przyciski, a dopiero potem będę montował pierścienie zegera. Ok, łapię sobie jeszcze raz przycisk tak, żeby wygodnie można było go złapać. Moczę tutaj, a żebyście widzieli, o, tutaj w gąbeczce. Ona ładnie nawilża nam uszczelki, no i mocujemy sam przycisk, wkładamy go we właściwy otwór, tak aby się tutaj pojawił. Dzięki czemu, jak właśnie teraz posmarowałem, to od razu widzimy, że one już nie stawiają oporu, bardzo leciutko chodzą teraz, fajnie tak od razu wracają, prawie że chcą wypaść niemalże. Miejmy nadzieję, że nie będą mi teraz wypadać, że nie będę musiał drugi raz wkładać, ale no przesmarowanie myślę, że sporo dało, będą lżej pracować. Jeszcze raz. Moczymy i wkładamy. Film może być trochę niestety monotonny, bo to jest de facto powtarzanie tej samej procedury. Nie jestem niestety tak lotny w montażu, albo po prostu może nie jestem lotny w montażu, co nie mam czasu się tym w ogóle zająć i zawsze wrzucam filmy w takiej formie, w jakiej one są nagrane, więc pewne jakby tutaj te procedury możecie sobie przewijać, jeżeli nie chcecie oglądać 4 razy tej samej procedury montażu tego samego identycznego przycisku. I zaraz przejdziemy dalej do montażu. Zresztą jak widzicie, uszczelki są, zobaczcie, zdublowane, są po dwie mocowane, więc to też daje dodatkowo pewność, jak porządną Casio robi robotę, robiąc wodoszczelne zegarki. Tak to wygląda. Wszystkie 4 przyciski, zobaczcie, już są włożone w kopertę. O. No i teraz musimy je zabezpieczyć tylko pierścieniami zegara i to będzie najtrudniejsze z tego wszystkiego. To będzie najbardziej, że tak powiem, męcząca i frustrująca zabawa, bo one potrafią niestety bardzo daleko odskoczyć. I jak mi odskoczą, no to niestety będzie musieli przerwać film, bo nie ma sensu po prostu, że tak powiem, bawić się w oczekiwanie tutaj na poszukiwanie przeze mnie zegara. Ok, także bierzemy sobie pierwszy zegarek. Tutaj one, nie wiem czy w ogóle zwróciliście uwagę, spróbuję tego nie upuścić. One mają dwie strony. Teraz gdzieś złapiemy ostrość. To jest strona zewnętrzna, a teraz mamy ostrość. Jest. A to jest strona wewnętrzna, ta od koperty. Ona jest taka bardziej płaska. Zaraz wam pokażę. O, teraz. Zresztą widzicie, ona też ma jakieś takie kolorowe, nie wiem, osady. Trudno powiedzieć, co to jest. To jest taka bardziej płaska strona. No i właśnie tego chciałem, słuchajcie, uniknąć i gdzieś mi to wyleciało, nie wiem gdzie. Dobra, to za chwilę się będziemy tym zajmować. On gdzieś na pewno jest, niedaleko nie poleciał, mam nadzieję. Na szybko go chyba nie znajdę.
No ale to za chwilę będziemy sobie z tym radzić. I ważne jest po prostu, żeby zakładać go w te pierścienie w takiej samej, że tak powiem, formie, w jakiej one były fabrycznie założone, czyli płaskim elementem w stronę koperty. Czyli jak mamy pierścień zegara w ten sposób, tymi zaoblonymi, to zaoblonymi zakładamy do zewnątrz, czyli de facto do wewnątrz koperty, o tak. Bo koperta de facto jest do zewnątrz. Ja go sobie tutaj położę może. I teraz trzeba go sobie tak ułożyć. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Mam nadzieję, że tak. O, w ten deseń. I teraz czymś bardziej płaskim, myślę, że taką pęsetką, żeby wskoczył na miejsce. Spróbuję tak to zrobić. O, wskoczył. I ten już jest zamontowany prawidłowo. No i przechodzimy przez kolejne kroki. Czyli bierzemy kolejny pierścień zegara. Odwracam go sobie, żeby był we właściwą stronę odwrócony. Łapiemy. I nie zawsze on się dokładnie chce tutaj nam obracać, jak widzimy. Właśnie ostrość złapmy jeszcze. To zdecydowanie by to ułatwiło. No, łap mi się po ostrości. O, jest, dobra. Nie zawsze chce on się tutaj dokładnie... No, przepraszam za te braki ostrości, ale on tak gubi mi aparat ostrość. Co chwilę zmienia mu się tutaj ogniskowa. Tak. Dobra, wciśnięty. I teraz drugą pęsetką dopychamy już na płasko. I teraz właśnie, żeby ustawić pierścień zegara we właściwej pozycji, jak jest teraz, ja lekko cały czas od spodu naciskam przycisk, ale w momencie, gdy on już jest tak jakby włożony, ja już przycisku nie naciskam, żeby na przykład on nie podskoczył mi do góry. Więc teraz zobaczcie na płasko. O tak, pyk. I wskoczył, i jest. No, wkurza mnie niestety ten brak, że taką utrzymanie ostrości, no ale niestety muszę sobie z tym radzić, tak jak jest. Ok, przechodzimy dalej. Trzeci. Pierścień, też go muszę odwrócić. O tak. No, on się, widzę, dobrze trzyma pęsety, więc nie chce współpracować. O, teraz jest ułożony w dobrą stronę, tylko złapał mi się nie tej części pęsety, którą bym chciał. Spróbuję przyciskiem go złapać. Dobra, udało się go położyć we właściwej pozycji. Teraz go sobie układamy tutaj do przycisku. Już jest złapany przez przycisk. I dociskamy pęsetą, żeby wskoczył. Jest, wskoczył. Dobra, także mamy założone już trzy przyciski. Czwartego zegarka muszę poszukać, także musicie dać mi chwilkę. Ja zapauzuję film i mam nadzieję, że za chwilę do Was powrócę. Ok, jesteśmy. Na szczęście zegar nie odskoczył daleko. Był na stole, tylko na jego drugim końcu, więc szczęście w nieszczęściu, że nie musiałem gdzieś ganić za nim po podłodze. A wobec powyższego myślę, że już mam nadzieję, że dokończymy tutaj montaż bez już większych niespodzianek. Ok, zegar ułożony na właściwym miejscu, złapany w miarę przez... O tak. Jest i... Dobra, wskoczył. Także mamy wszystkie już elementy, przycisków zamocowane. Zobaczmy, wszystkie mają swoje zegary. Tak. Każdy z nich się naciska. Tutaj jakiś mały paproszek nam się pojawił na szkiełku, także ja go sobie usunę za pomocą łagodnego, że tak powiem, takiego nieostrego elementu pęsety. Spróbuję o tutaj Wam to pokazać. On się chyba nie bardzo chce usuwać, słuchajcie. A może to jest jakieś coś, co już tu było, bo ja nie mogę tego ruszyć w ogóle. To jest bardzo ciekawe. Naprawdę. Jestem zaskoczony, bo zazwyczaj tutaj jakieś paproszki się pojawiają. Także sekundeczkę, postaram się to usunąć i zaraz do Was powrócę. Ok, już się udało to, że tak powiem, inaczej. Udało się usunąć, to znaczy, że minimalnie widać obwódkę, ale tego już raczej chyba nie ruszę. No to musiało być coś, co tam chyba było od początku, także dalej już się nie będziemy z tym męczyć, bo nie chcę tutaj porysować, bo to nie jest de facto... A nie, to jest szkiełko, przepraszam, chciałem powiedzieć, to jest panel solarny, przy tym zegarek nie ma solara. Więc to nie jest panel solarny, tylko to jest szkiełko, no ale myślę, że tutaj ono i tak jest w stanie takim, że to bardzo pod pewnym kątem, zobaczcie, tylko tutaj widać taką obwódkę, można powiedzieć, to raczej tego nie będzie widać na tle wyświetlacza, mam taką przynajmniej nadzieję. Ok, także przechodzimy już do montażu samego modułu i zaraz sobie to wszystko poskładamy do
tego. O, tutaj jeszcze takie coś nam zostało, to postaram się to usunąć. No, chyba się udało. Tak, nie ma już śladu. Właśnie, to zupełnie inaczej, słuchajcie, wygląda na żywo. Może dajmy okulary, będzie łatwiej, będzie więcej widział. O, teraz już wygląda to bardzo dobrze. Po prostu w zoomie kamery, który dużo więcej widzi niż ludzkie oko, to naprawdę najmniejsze paproszki to wyglądają po prostu tutaj jak kawałki gruzu, więc coś, czego ja normalnie, a wzrok z bliska do bliżej mam dobry, normalnie nie widzę, to w zoomie, że tak powiem, tutaj na zbliżeniu to widać jakieś totalne paprochy. Ok, no chyba już jest wszystko w porządku, także możemy montować z powrotem moduł do koperty. Także już go sobie tutaj wrzucamy. O. I teraz ważne podczas montażu, bo tutaj mamy takie blaszki, które odpowiadają za kontakt z przyciskami. I teraz te blaszki, one opierają się często odszpień przycisku, także taką blaszkę, zobaczcie sobie, wkładam, złapmy znowu ostrość, wkładam pensetę tutaj, odginam blaszkę, dopiero dociskam, żeby, chodzi o to, żeby ten trzpień, który tam widzimy, o to, popychał blaszkę, a nie żeby blaszka opierała się o trzpień. I to samo robimy w każdym z tych narożników. Tak, o i teraz moduł już tutaj wszedł bez problemu. Odwracam zegarek i robi dokładnie tą samą procedurę ze wszystkich stron. O, tu dokładnie widzimy, jak ona się opiera. O, widzimy, jak bardzo dostaje ta blaszka. Ona się opiera bokiem o trzpień przycisku. Ja odpycham blaszkę, dociskam moduł i teraz powinno to wszystko tutaj już ładnie wskoczyć. O, teraz wszystko elegancko wskoczyło. Widzimy, że zobaczcie, że teraz trzpień przycisku popycha już blaszkę, więc jest wszystko ok. Dobra, także dociskamy sobie dobrze moduł. Patrzymy, jak to wszystko nam tutaj wypadło z tej strony. Jak wygląda sam zegar. Jest wszystko ok. Wyświetlacz jest prosto. No i gra muzyka, także no, patrzyłem, czy ten poproszek przypadkiem nie jest pod szkłem, ale na szczęście nie jest na szkle, więc można go łatwo usunąć. Dobra, słuchajcie, dobrze, chodzimy już do montażu. Teraz powtórzymy, znaczy nie powtórzymy sobie, powtórzymy z poprzedniego filmu, o tak może się wyrażę, procedurę montażu uszczelki. Uszczelkę sobie najpierw posmarujemy elegancko, żeby ona była świeżutka, nasmarowana świeżą oliwką do uszczelek, także zegarek na chwilkę na bok, bierzemy oliwkę i tutaj nurzamy ją sobie w wieczku, która ma taką fajną gąbkę. No w ten deseń, zobaczcie. Delikatnie dociskam po prostu uszczelkę do gąbki, która jest nawilżona oliwką, tą obłą częścią pensety, po całym obwodzie. Od najwygodniej właśnie jest to obracać nawet sobie wieczkiem, aniżeli uszczelką i bierzemy teraz w powietrze, odwracamy ją i to samo powtarzamy jakby po jej przeciwnej stronie, czyli, bo tu już widzimy teraz, ona się błyszczy elegancko, jest nawilżona i to samo robimy po drugiej stronie, żeby była dobrze nawilżona z obu stron, czyli żeby zapewnić jakby szczelność zegarkowi na myślę, że długie lata, no, przynajmniej do wymiany pierwszej baterii na pewno. Ok. Także teraz uszczelkę można już sobie położyć. Ja ją tak postaram się położyć, żeby ona ładnie od razu się ułożyła w tym swoim, można powiedzieć, łożu, tej szczelinie, która jest dlatego przystosowana. O, zobaczcie. Chyba się udało. Oczywiście zawsze to wymaga poprawki, więc ja to troszeczkę teraz będę układał, tak żeby ona na całym obwodzie dokładnie tutaj weszła w tą swoją szczelinę, żeby przy montażu dekla nie przytrzasnąć jej w żadnym punkcie, bo wtedy zegarek nie będzie miał oczywiście szczelności. Także tutaj w wielu punktach ją sobie tak dotykam, żebym się upewnił, że leży we właściwym miejscu. O tak. No dobra. Słuchajcie, jest. Teraz sobie tylko wyczyszczę jeszcze pensetę, żeby nie była już wytłuszczona. Zamykamy oliwkę. Już nie będzie nam teraz potrzebna. No i kolejna rzecz to będzie położenie tej przekładki pomiędzy dekielek a moduł. Zobaczcie, tu mamy tą taką przekładkę gumową. O, takie coś. I
ono jest dokładnie tutaj, takie punkciki ma, zobaczcie, takie otworki. I te otworki muszą się pokryć z takimi wystającymi plastikowymi elementami w module, czyli tym szarym i tym szarym tutaj za modułem wibracji. Tu jest dodatkowo sprężynka, sprężynka musi wyjść przez ten otwór. No i ta blacha jest tutaj właśnie dla niej wycięcie, także wszystko. Aha, i zawsze jak macie takie przekładki, niezależnie jaki to jest zegarek, zawsze ona idzie jakby do, w stronę dekla takimi punkcikami, czyli tak wygląda strona do modułu, gdzie jest gładziutka zupełnie, albo ma czasem wycięcie na przykład pod komorę baterii, ale nie ma punkcików, a to co ma punkciki zawsze idzie w kierunku dekla. Także kładziemy ją sobie. Ja to muszę akurat, może wam się uda pokazać, żeby zobaczyć, bo ta podkładka akurat jest dość gruba i nie widać, bo gdyby były czarne, to było dużo łatwiej widać na tle szarej podkładki, a że te punkciki są szare na tle szarego dekla, no to nie widać, ale jak widzicie równo jest ułożone, wszystko ładnie jest wycentrowane, więc możemy już zamykać dekiel. Więc tak, upewniamy się, gdzie jest tylko góra zegarka. Góra zegarka jest tu, gdzie jest wibracja, czyli góra będzie tam, gdzie jest napis Casio, żeby to się wszystko zgadzało wizualnie. Akurat można też spojrzeć sobie na położenie głośniczka piezoelektrycznego, ponieważ głośniczek, jak widzimy, jest bliżej tej strony, a na pewno będzie potrzebował kontaktu z tą sprężynką, więc zresztą nawet o, widzicie, tu jest takie wycięcie ładne pod ten głośniczek, więc zawsze w razie czego zawsze można sobie popatrzeć, gdzie jest głośniczek, żeby on się tutaj dobrze ułożył we właściwym miejscu. Ok, także kładziemy sobie dekielek. Tutaj też są, zobaczcie, takie fajne punkty wystające, bo ten element, ten element, ten element, ten element idealnie stabilizują dekiel, że on się nie będzie przesuwał. Oprócz tego jeszcze dodatkowo mamy tutaj takie okalające elementy, więc tutaj ułożyć go nieprawidłowo w zasadzie się nie da, aczkolwiek znam kilku utalentowanych użytkowników, którzy takie zegarki, rzeczy w zegarkach robili, że aż głowa mała, ale no tutaj widzicie, ja już go ułożyłem, on się lekko tylko tutaj porusza, ale to już się porusza tylko na uszczelce, on się nigdzie już dalej nie przesunie, bo tu wskoczył. O, tu wskoczył ładnie w tą szczelinę, tu jest okolony przez ten wystający taki kołnierz i to wszystko elegancko jest tutaj ułożone. Także możemy już dokręcać i wkładamy sobie naprzemiennie wkręty. Najpierw zacznę od dwóch po przekątnej. Tak. I dokręcamy. Najpierw tak lekko przyłapię, żeby tylko mieć lekko złapane. Potem już dokręcę mocniej, gdy już będę miał wszystkie cztery. Przypomnę, przy dokręcaniu zawsze odkręcamy, zaraz złapię ostrość, odkręcamy lekko, wskoczył, wskoczył we właściwy swoje gwint i dokręcamy dopiero wtedy, jak już lekko naprawdę idzie wkręt, żeby nie przypadkiem nie naciąć niechcący wkrętem nowego gwintu, bo wtedy będzie bardzo łatwo ten gwint wyjąć i koperta będzie raczej do wyrzucenia, co najmniej do naprawy gwintu, co nie zawsze niestety kończy się, że tak powiem, powodzeniem, więc raczej polecam zachować pełną ostrożność przy dokręcaniu. Zawsze lekko odkręcamy. Czujemy, jak wskakuje. Teraz. O, teraz. I dopiero dokręcamy jakoś leciutko. Idzie, widzicie, żadnego oporu nie ma. Czyli dokładnie jest dokręcony tak, jak być powinno. I ostatni wkręt. Wskoczył. I jedziemy. OK, i mamy cztery wkręty dokręcone i teraz wszystkie sobie już tylko kontrolnie dokręcamy z właściwym tak do wyczuwalnego oporu, ale w żaden sposób tego oporu nie przekraczamy, ponieważ bardzo potem można się smutno zdziwić, jak się okaże, że gwint się wyjmuje z koperty. Także mamy OK, dekielek dokręcony, zegarek złożony. Wibracja działa. Podświetlenie działa, także generalnie jest sprawny. Ok, zresztą my w elektronikę w żaden sposób nie ingerowaliśmy, także tutaj bardziej kwestia sprawdzenia działania wszystkich przycisków. Ok, działa. Zatrzymany. Back działa. Delayed. Dolny przycisk działa. Startem chyba się zatwierdza, dokładnie tak. Jeszcze sprawdzimy działanie tego przycisku. No, dawaj. No niestety, właśnie nie lubię właśnie tych zegarków na bardzo długi czas tutaj myślenia modułu. No i ten przycisk, jak widzimy, ten od display, czyli zmianę
wyświetlenie wartości też działa. Także wszystkie przyciski działają. Jeszcze raz sobie sprawdźmy podświetlenie. Działa, jest wszystko ok. Dobrze, także już ostatnia część materiału to będzie montaż samego paska. Już teraz montujemy nowy niebieski pasek. Oczywiście, czysto formalnie przypomnę, że pasek, ten element z klamerką montuje się zawsze do strony godziny 12, a pasek z dziurkami na godzinę 6. Używamy do jako można być jako przejściówki tych elementów, takich skrzydełek, które sprawiają, że dzięki temu pasek zegarek nosi nam się wygodniej i na godzinę 12 to wszystko tutaj składamy, mocujemy i bierzemy wkręty. O, tutaj te imbusowe, to jest imbus 1,5 mm, o takie, i wkładamy i skręcamy. A właśnie, zapomniałem zmienić grota we wkrętaku, także za chwilkę muszę to zrobić jeszcze, ale najpierw te wkręty już po sumie mogę tak profilaktycznie włożyć, żeby to się już w miarę wszystko trzymało. Chyba to, półtorówka, tak, dokładnie. Ok, mamy końcówkę 1,5 mm. O, i skręcamy. To już jest ostatni etap. No już widzimy, film się zrobił trochę znowu długi, ale niestety te filmy techniczne, zwłaszcza jak jeszcze coś nie idzie po naszej myśli, gdy nam właśnie ucieka ten, gdy nam ucieka. O, cofamy, wskoczyło ładnie i teraz skręcamy mocno. Gdy nam ucieka pierścień zegara albo jakaś sprężynka, no to wtedy trzeba zapauzować i zadbać o to, żeby wszystko było ok. Żeby mieć po prostu z czego złożyć zegarek. Ok, i tutaj drugi wkręt. Cofamy, żeby złapał swój gwint i elegancko wkręcamy na miejsce. Dobra, mamy to. No i przejściówka. Składamy okrągłym do dekla, płaskim z tym wycięciem do, właśnie do tego otworku. I oczywiście tymi kropeczkami do tych kropeczek, a z zewnątrz wygląda to w ten sposób. No i tak. Skoczył i możemy skręcać. Gotowe. Jeszcze tu sprawdzę dokręcenie tych. Jest. Jest. Dobra, wszystko jest ok. Także zegarek złożony. I tym oto sposobem, zaraz może się tutaj troszeczkę odzoomujemy teraz. Z GBD-200-9, właśnie tym oto sposobem, zrobiliśmy sobie GBD-200-2. Czyli wersję niebieską, także tak oto wygląda procedura wymiany bezela. Jak widzimy, kasy skomplikowały jak tylko mogło, no ale sobie poradziliśmy. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że film okaże się dla Was pomocny. Jeżeli ktoś chce właśnie przebierać samemu swojego GBD-200, to myślę, że ten filmik się przyda. Jeśli tak było, zapraszam do postawienia mu łapki w górę. Zapraszam również do subskrybowania kanału, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, oraz do obejrzenia wielu filmów na moim kanale, które są poświęcone w głównym mierze Casio G-Shock, ale również linią Baby G, ProTrek, Oceanus, więc jest, ale generalnie Casio, także zapraszam do oglądania pozostałych filmów. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.